Podczas dyskusji nad tak zwaną ustawą śmieciową ustalono, że po półrocznym okresie funkcjonowania systemu radni po wysłuchaniu opinii, w tym Urzędu Miasta, dokonają stosownych zmian w systemie. W tym czasie także radni będą zbierać opinię społeczności Grudziądza, aby w odpowiednim czasie wykorzystać uwagi do weryfikacji systemu. Z licznych uwag, które dotarły do mnie, m.in. podczas dyżuru w biurze rady, mieszkańcy wymagali mojej interwencji w następującym zakresie. Po pierwsze, przyjęta w Grudziądzu metoda naliczania opłat jest niesprawiedliwa i uderza przede wszystkim w osoby starsze i samotne. Jest ona zgodna z ustawą, jednak w Grudziądzu mocno niesprawiedliwa. Osoby te twierdzą, że ich ilość odpadów jest wyjątkowo niewielka, natomiast opłaty niewspółmiernie wysokie w stosunku do rodzin wielodzietnych czy też wieloosobowych. To miasto ma obowiązek i środki na wspieranie tych rodzin, a nie osoby samotne, w których Grudziądzu jest duża ilość. Osoby te uważają, że jest to wielce niesprawiedliwe. Ponadto osoby te twierdzą, że wielkość zaproponowanych stawek jest niewspółmiernie wysoka w stosunku do krajowych, a ponadto obciąża głównie najuboższych. Protestują oni przeciwko kredytowaniu budżetu miasta i kosztem, pozostawiając do końca bieżącego roku stare stawki, które uległy weryfikacji po przeprowadzeniu przetargów na wywóz nieczystości. Mieszkańcy Grudziądza, którzy kontaktowali się ze mną, przedstawiają także szereg innych argumentów, które pokrywają się w wielu przypadkach z pismem pana Zbigniewa Olszowy, załączonego do niniejszej interpelacji i znane wszystkim radnym. Panie Prezydencie, wnoszę w trybie pilnym przystąpić do prac związanych z oceną dotychczasowego systemu, uwzględnić w nich zdanie mieszkańców, którzy wyznają zasadę, że system będzie najbardziej sprawiedliwy, gdy naliczenia będą dotyczyć mieszkańców, a nie rodzin. Bo każda indywidualna osoba produkuje śmieci i indywidualnie powinna za nie zapłacić. Ja zaraz złożę tę interpelację. Jeszcze jedno słowo komentarza. Nasza ustawa, ta śmieciowa, na pewno nie jest ustawą sprawiedliwą i doskonałą, o czym tu wielokrotnie mówiliśmy na tej sali. Jednak chciałem zwrócić uwagę, że w niektórych państwach, bardziej rozwiniętych niż u nas, na przykład w Wielkiej Brytanii, niedawno otwarto dostałem sygnały, tam faktycznie rozliczają się ludzie indywidualnie. Te rozliczenie polega na tym, że opłacają worek na śmieci. Więc żeby w ogóle śmieci przedstawić, żeby dostosować śmieci do wywozu, kupują worek, którym jest wyliczona opłata. System ochrony w Polsce też funkcjonuje w wielu gminach. Grudziądz nawet funkcjonuje od wielu lat, bo w przedsiębiorstwie usług miejskich można te worki od kilkunastu lat kupić i osoby, które wcześniej miały umowę zawartą, a produkowały więcej odpadów, czy też nie miały pojemnika, to worki stosowali, to tak też informacyjnie, że ten system w Polsce jest doskonale znany. Natomiast pan radny z tej interpelacji, nie chciałbym z nią dyskutować, bo nad interpelacjami państwo gdzieś nie dyskutuje, wspomniał o tym, aby w pilny sposób, w pilnym czasie rozpocząć przeanalizowanie tego systemu. Chciałem pana radnego z powodu państwa wszystkich poinformować, że od kilku tygodni wspólnie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Środowiska pracę podjęliśmy, analizujemy różne warianty, mamy, wczoraj między innymi otrzymałem różne propozycje tych zmian. Myślę, że w najbliższych tygodniach będę prosił państwa na wspólne spotkanie, gdzie chciałbym, abyśmy wspólnie wypracowali być może zmiany, być może pozostawić ten system, który jest.